jakie cnota i pokarm ma ograniczenia. Czytamy. I podobnie jak ciału nie wystarczy pokarm z jednego dnia na pozostałe dni jego życia, tak też i cnoty zdobyte do dnia dzisiejszego nie wystarczą, aby nas utrzymać przy życiu. Bardzo dobrze jest zdobywać cnoty, czyli to uporządkowanie, harmonię w naszym życiu, ale nie możemy się spodziewać, że to, co zdobyliśmy do dzisiaj, nam wystarczy już na całe życie. Dlatego ciągle trzeba rozwijać się w cnocie.